Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zupa z czerwoną soczewicą, marchwią i papryką. Pyszna, prosta i zdrowa zupa z czerwonych warzyw i soczewicy, która nie tylko syci, ale też cieszy oczy oraz podniebienia, bo jest wyjątkowo smaczna. Świetny przepis na prosty i szybki obiad lub kolację na ciepło, idealny zarówno dla osób odżywiających się zdrowo i świadomie, jak i dla osób będących na diecie, czy na przykład gotujących bez mięsa, a także dla zabieganych, bo to zupa do przygotowania w 30 minut. Mam nadzieję, że i Wam posmakuje. Przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. Warzywa myję i osuszam. Mam tutaj marchew, cukinię i czerwoną paprykę. Zwykle biorę tutaj dwie duże marchwie, mniej więcej takiej wielkości jak ta jedna i dwie mniejsze czerwone papryki. Dzisiaj mam dużą, więc jest jedna duża. Jedną marchew podmieniłam sobie dzisiaj na cukinię, bo po prostu mi została i nie miałam na nią jakiegoś konkretnego pomysłu. Ale tak jak mówię, zwykle biorę tutaj marchew i zupa jest bardzo dobra. Dzisiaj będzie wyjątkowo eksperyment i na koniec powiem Wam oczywiście, jak to wyszło w porównaniu z tradycyjną wersją. Marchew obieram i kroję w plastry lub półplastry. Kształt nieważny, to i tak będzie blendowane za chwilę na krem. Ta dzisiejsza cukinia również, też ją obieram i kroję w półplastry. I podobnie z papryką, przekrawam na pół, usuwam pestki i kroję w mniejsze kawałki. No i gotowe, cała micha warzyw, świeżych, chrupiących, pięknych, kolorowych. Odstawiam na bok teraz cebula, jedna duża. Obieram, przekrawam na pół i z grubsza siekam lub kroję w plastry. No i gotujemy. W garnku rozgrzewam niewielką ilość oleju roślinnego. Dodaję dwie łyżki orzechów włoskich. Można je pominąć, ale z orzechami zupa jest i pełniejsza w smaku, i zdrowsza, więc ja zwykle dodaję. I wkładam także pokrojoną wcześniej cebulę. Podsmażam krótko, do czasu, aż cebula się zeszkli. Co jakiś czas mieszam. I kiedy jest zeszklona, dokładam pokrojoną wcześniej marchew, paprykę i w mojej dzisiejszej wersji cukinię. Dodaję przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany czosnek, jakieś 2-3 ząbki. Mieszam i chwilę smażę, aż czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy dolewam gotującą się wodę. Zwykle dolewam dwie szklanki, bo jeszcze dojdą tutaj pomidory, więc zupy będzie więcej. Ale dzisiaj potrzebuję jedną szklankę wywaru warzywnego do innego dania, więc wyjątkowo wlewam tutaj teraz 3 szklanki i później sobie tę jedną niepełną szklankę wywaru odbiorę. Także w zupie będą finalnie 2 szklanki wody. Teraz soczewica czerwona. Wsypuję na tę ilość zupy pół szklanki. Solę to do smaku, dam mniej niż pół łyżeczki soli, tak do smaku naprawdę. I co jakiś czas mieszając, gotuję pod przykryciem, aż warzywa zmiękną. Wyznacznikiem czasu będzie tu marchew, bo ona będzie się gotować najdłużej, dlatego też pokroiłam ją dość drobno, bo wtedy gotuje się krócej, co jest oczywiste, no ale musiałam to powiedzieć. Aha, jeśli lubicie ostre zupy, to można tutaj dodać przekrojoną wzdłuż małą papryczkę chili w całości. Ja daję całą, bo wtedy łatwiej ją wyłowić. A ja zazwyczaj przed blendowaniem po prostu ją wyjmuję. W dzisiejszej wersji bez chili, ale wspominam o tej opcji, bo też jest piekielnie dobra. No i kiedy marchew zmięknie, dodaję pomidory. Ja tylko najpierw odbiorę sobie tę niepełną szklankę wywaru, o której wspominałam. Mniej więcej tyle. I teraz dokładam pomidory. 400 gramów, to jest jedna puszka kupnych lub można też sięgnąć z domowych przetworów. Mieszam i gotuję jeszcze chwilę. Tak, żeby smaki dobrze się przegryzły, a pomidory lekko zmiękły. A następnie całość blenduję na gładką zupę krem. I przykładam się do tego blendowania dość starannie. Zupa ma być gładka, aksamitna. Orzechy, wszystkie warzywa mają być dobrze zblendowane, tak żeby rzeczywiście była to przepiękna zupa krem. Mniej więcej coś takiego. I na koniec doprawiam do smaku. Ja lubię tutaj dodać jedną, dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego lub gęstego przecieru pomidorowego dla lepszego smaku, ale w przetworzonych pomidorach mamy też dużo likopenu, więc chętnie do tego typu zup przeciery pomidorowe dodaję. I mniej więcej jedną, może dwie łyżeczki świeżo wyciśniętego soku z cytryny dla zaostrzenia smaku. Całość mieszam, kosztuję. Jest super. Teraz jeszcze tylko czarny pieprz i gotowe. Oczywiście teraz jest moment na to, by doprawić zupę finalnie po swojemu. U mnie jest bardzo dobrze, można podawać. Ja to jeszcze przykryję, niech smaki się przegryzają, a sama w tym czasie przygotuję pełnoziarniste grzanki do zupy. Po prostu kroję chleb do tostera lub do piekarnika i będą wspaniałym dodatkiem. Aha, obiecałam jeszcze porównanie z wersją z samej marchwi versus ta dzisiejsza wersja z cukinią. Powiem tak, ta z cukinią jest smaczna i to nawet bardzo, ale z marchwią chyba bardziej mi smakuje, więc choć eksperyment zaliczam do udanych, to go nie powtórzę, tylko następnym razem zrobię tak jak zawsze, czyli dodam dwie marchwie. No dobra, no to czas jeść.
Przed podaniem posypuje się kanonadką pietruszki i można to też posypać siekanymi orzechami lub na przykład prażonym słonecznikiem czy pestkami dyni. Świetnie smakuje z suszonymi pomidorami i ostrym serem, więc podpowiem też od razu, że ja bardzo często przed podaniem dodaję trochę pokrojonych, suszonych pomidorów z oliwy i posypuję zupę tartym parmezanem. No coś pysznego. Do tego pietruszka, grzanki lub domowa żytnia bagietka z masłem i prosta, ale przesmaczna uczta gotowa. Smacznego!